Dobrze. Przyjaciele, chcę dzisiaj powiedzieć wam kilka słów na temat mało popularny w chrześcijaństwie. Mamy dzisiaj kolejny odcinek cyklu Jak być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Chcę powiedzieć wam na temat poświęcenia, na temat tego, co w moim życiu było kolejnym stopniem, który doprowadził mnie do tego, że zacząłem coraz bardziej zagłębiać się w Boga. Jest taki fragment w Piśmie Świętym w drugiej Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale. Jest opis kapłańskich szat. Ja pamiętam, że to na mnie wywarło dosyć duże wrażenie w tamtym czasie. To był w ogóle czas, kiedy dla mnie Biblia była jakby w zasadzie jedynym punktem jakby wyjścia do tego, żeby czegokolwiek się dowiedzieć na temat Boga. I zawsze też interesowało mnie to, co tam jest opisane gdzieś głębiej. Ja dzisiaj rozumiem, że to się nazywa proroczy ogląd, proroczy wgląd. Kiedyś ja nie posiadałem jakby takich informacji, co to w ogóle jest, ale wiedziałem, że gdzieś to, co czytam, posiada jakąś głębię. Posiada coś, co jest głębsze niż to, co tylko czytam, niż to, co tylko ta litera do mnie mówi. I kiedy czytałem ten fragment, przeczytałem w 28 rozdziale, w drugim wersecie, że Bóg daje, znaczy nakazuje noszenie kapłańskich szat kapłanom w dwóch celach. Na cześć i dla ozdoby. A Bóg powiedział, żeby kapłan, bo tam kapłan musiał być ubrany w odpowiedni sposób. To było niemożliwe, żeby kapłan nie był, żeby się nie wyróżniał. To była postać, która się wyróżniała. On miał specjalne szaty, dlatego zawsze tak abstrahując od tego, śmieszyło mnie, kiedy święty Paweł, który był mistrzem w ogóle, dla mnie to był w ogóle artysta naprawdę, kiedy arcykapłan go uderzył w twarz, a on mówi do niego, że Bóg cię uderzy ściano pobielana. I oni tam w ogóle mówią, arcykapłanowi urągasz? A on mówi, przepraszam, nie wiedziałem, że on jest arcykapłanem. W ogóle arcykapłan to miał wszystko widoczne. To w ogóle te szaty, które tu są opisane, to tam nie było, tam nie, nie można było nie poznać arcykapłana. Naprawdę. No ale Paweł, to był właśnie Paweł i jego dowcip. Ale to, że te kapłańskie szaty były na cześć i dla ozdoby, to mnie ujęło mocno. Wiecie, ubranie w Biblii to jest symbol prezentowania praktycznej strony danego zagadnienia. To w ogóle jak czytasz o ubraniu, to jest praktyczna strona jakiegoś zagadnienia. To jak człowiek był ubrany w tamtym czasie, co on na sobie miał, to wszystko miało bardzo duże znaczenie. To świadczyło o tym, kim był, to świadczyło o tym, jakie miał poglądy. To nie było tak jak dzisiaj. To było tak jak z imieniem, tak samo było z ubraniem w tamtym czasie. A wiemy, że Bóg użył całego Izraela i wszystkiego, co było związane z Izraelem, do tego, żeby dać nam duchowy obraz szeregu zagadnień. A więc to ubranie kapłana, ono jest wizerunkiem duchowej szaty. To ubranie kapłana to chodzenie z Bogiem w praktyce. Wiecie, kapłan, to jest ciekawe, kapłan póki nie założył ubrania na siebie, to on był zwykłym człowiekiem. To był Mosze, to był jakiś inny. Ale kiedy zakładał szaty kapłańskie, stawał się kapłanem. Rozumiecie? Tak jak sędzia. Musi włożyć togę, zawiesić sobie godło. Wtedy jest sędzią. Hmm.
Zwrot zawarty w 2 Mojżeszowej 28:2 pokazuje nam, że nasze praktyczne chodzenie z Bogiem ma dwa cele. Po pierwsze jest na cześć, czyli pokazujemy przez nie, że Bóg jest Bogiem. A po drugie dla ozdoby. I to znaczy, że praktyczne chodzenie z Bogiem jest początkiem naszego osobistego szczęścia. Te szaty miały pokazywać to, że Bóg jest Bogiem i że ten, który w te szaty jest ubrany, jest wielkim człowiekiem. Wiecie, praktyczne chodzenie z Bogiem, dopiero praktyczne chodzenie z Bogiem wywyższa Boga. Boga nie wywyższa teoria o Bogu. Boga nie wywyższa nie wywyższają go twierdzenia różnego rodzaju. Boga wywyższa praktyczne poruszanie się w jego prawidłach. To wywyższa Boga. I praktyczne chodzenie w prawidłach też czyni z człowieka Bożego człowieka wielkiego. Wielu ludzi Bożych, oni marzą o wielkości. Oczywiście oni nie myślą sobie, o, chcę być, nie wiem, kimś takim czy takim, ale oni gdzieś w sobie chcą być wielcy w służbie, chcą być wielcy, chcą być wielkimi ludźmi Bożymi. Ale tylko praktyka tego, co jest prawdą Bożą, powoduje, że oni mogą być wielcy. Kapłan miał mieć szaty ku czci i dla ozdoby. On, kiedy szedł, on miał pokazywać, że Bóg jest wielkim Bogiem, a on jest wielkim człowiekiem wielkiego Boga. Tak miał funkcjonować kapłan w tamtym czasie. Wyżej ten opis kapłańskich szat trwa aż do wersetu 38. To jest bardzo długi opis, nie będę go czytał, bo to nie o to chodzi. Ale od wersetu 36 zaczynamy widzieć pewnego rodzaju kulminację. I werset 36 brzmi tak. Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim napis poświęcony Panu. Po hebrajsku to brzmi kudasz Jahwe, czyli oddzielony przez rozdzielenie dla Jahwe. Ten kapłan, on w części tych szat miał mieć diadem. Ten diadem miał być ze szczerego złota i miał być na nim wyryty napis poświęcony Jahwe, oddzielony dla Jahwe. Co ciekawe, to słowo kudasz, oddzielony, ono zawiera w sobie również, tak jak powiedziałem, rozdzielenie, czyli oddzielony od wszystkiego, czym Jahwe nie jest, poprzez wewnętrzne rozdzielenie. Czyli człowiek, który był kapłanem i miał ten napis, to on informował społeczeństwo, że w jego wnętrzu nastąpiło pewnego rodzaju rozdarcie, które zaowocowało totalnym oddaniem się Jahwe. On to manifestował. Praktyczne chodzenie z Bogiem zaczyna się od bycia oddzielonym od tego, co Bogiem nie jest. To jest pierwsza rzecz. To oddzielenie to potężny i maksymalny rozłam życiowy. Rozumiecie? Wielu ludzi mówi tak. Jak mam być poświęcony Bogu? Co to znaczy być poświęconym Bogu? Ja mówię do nich, czy pozwolisz sobie na to, żeby
to, co w tobie jest dzisiaj, co się nazywa twoim życiem, wewnętrznym, zewnętrznym, nieważne, zostało rozdarte tak, abyś stał się zupełnie różny od społeczeństwa, które cię otacza. Czy ty na to pozwolisz? Gdy pozwolisz, wejdziesz w poświęcenie. Wejdziesz w to dopiero. Według wersetu 37 i 38 ów diadem miał być przywiązany kapłanowi do czoła. Celem tego było to, aby wszyscy wokół wiedzieli, że człowiek ów należy do Boga i nie należy do świata. Widzieliście czasami tych Żydów z tą kostką na czole, obwiązaną jakimś sznurem? To na tym był napis, to kiedyś miało być złote. To na tym był napis oddzielony dla Pana. Czy ty w ogóle wyobrażasz sobie, że teraz ty masz na czole tatuaż taki? Tam tatuaż. Tatuaż to jest detal w dzisiejszym czasie. Wyobraź sobie, że idziesz, proszę ciebie, z taką, kurczę, świecącą lampą tutaj i tak chodzisz. Rozumiesz? I masz wyświetlone. Jestem odrodzony z Bożego Ducha. A oni tak mieli chodzić. Ten kapłan się miał tak ubierać. On tak od rana miał chodzić. Tam nie było czegoś takiego, że on mówi, o, dzisiaj to założę inny strój. Nie, jesteś kapłanem. Założysz te ubranie i przywiążesz sobie diadem do czoła. Wiecie, wielu ludzi, wielu chrześcijan, oni lawirują. Lawirują w ogóle w środowisku, które nie jest święte. Ja nie mówię, że chodzi o to, żeby się nie poruszać w świecie. Nie, tu chodzi o ich mentalność. Oni nie przedstawiają się jako święci. Wiecie, jak poszedłem do więzienia po raz trzeci, już po nawróceniu, trzeci, czwarty, i modliłem się do Boga i mówiłem, Panie, no dobra, jestem już w tym więzieniu. No to teraz chcę tu głosić Ewangelię. Boże, od czego ja mam zacząć głoszenie Ewangelii w tym więzieniu? Jak ja mam to zacząć robić? A Duch Święty do mnie mówi, wiesz, jak wejdziesz na którąkolwiek celę, to najpierw powiesz, że jesteś moim synem. Przedstawisz się, jak się nazywasz, a następnie, zaraz po tym, jak powiesz swoje imię, powiesz, że jesteś moim synem. I wiecie, kiedy mnie wzięli z przejściówek, z cel przejściowych do celi docelowej, wszedłem, powiedziałem cześć, zapytałem, czy grypsują w tej celi? Tak, grypsujemy. Powiedziałem, ja też, mam na imię Artur, jestem narodzony z Bożego Ducha. I oni zamarli tam. Wiesz, patrzy na ciebie w ogóle pięciu karków, rozumiesz? Zgniła recydywa. Cela więźniów wzmożonej ochrony, tak zwane WWO. Wszyscy siedzą za udział w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze zbrojnym. I jeden z nich mówi, możesz jeszcze raz powtórzyć? Ja mówię, ale co? Ja powiedziałem kilka rzeczy. Powiedziałem, dzień dobry. Zapytałem, czy grypsują. Powiedziałem, ja też. Powiedziałem, że jestem Artur. Nie, mówi, kto ty jesteś? Ja mówię, jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Mówię, spotkałem osobiście Jezusa. A on siedzi i mówi, ale jazda. A oni akurat tego dnia wieczorem przygotowywali się do jarania. Mieli świeżo z widzenia przyniesioną marihuanę, mieli już
kadzidełka, żeby nie śmierdziało na korytarzu. Więc po apelu zaczęli sobie palić marihuanę i mówią, no to teraz powiedz nam coś więcej. Ja im głosiłem Ewangelię. Rozumiecie? Głosiłem im Ewangelię. Na tym melanżu w tej celi od razu nawrócił się jeden człowiek. Drugiemu przyśniło się całe życie po tej marihuanie i że jest nawrócony. Dzisiaj też jest naszym bratem w Chrystusie. Z tej celi dzisiaj wszyscy są narodzeni z Bożego Ducha. Większość z nich nadal siedzi, bo mieli ciężkie wyroki. Byli z grupy Pruszkowskiej i innych, ale siedzą już jako nowe stworzenia w Chrystusie Jezusie. Co zrobiłem? Zrobiłem to, co mi powiedział Bóg. Przyznałem się do Jezusa. Mój diadem był na moim czole. Jakiś czas później jechałem do kolejnego więzienia. Więzienia otwartego tak zwanego. Gdzie wszystkie cele były otwarte, a tylko oddział zamknięty. Więc już nie było 5 więźniów w celi. Tylko w mojej celi było 12, a na całym oddziale było ze 120. Pytałem wciąż Boga, Boże, ten sam plan? Bóg do niej mówił, wciąż ten sam plan. Więc co zrobiłem? Ustałem na korytarzu i powiedziałem, nazywam się Artur Ceroński, narodziłem się z Bożego Ducha. Wszyscy wyszli na ten korytarz, ze 100 ludzi. Modliłem się tam o ludzi. Jedni się ze mnie śmieli, inni szydzili, a inni przychodzili i dali na siebie kłaść ręce. Pierwszego dnia w więzieniu. Dlaczego? Bo diadem był na czole. Poświęcony Panu. Chcę, żebyście bardzo dobrze to zrozumieli. Wielu ludzi mówią, co mam zrobić? Ja mówię, ujawnić życie w Chrystusie. Co się równa poświęcenie. Bo to nie jest powiedzenie komuś jedynie zwrotu, ale to jest zaprezentowanie tego. Zaprezentowanie. Ja zamykałem ludziom tym usta. Oni widzieli dobrze zbudowanego, odważnego człowieka, który mówi o Jezusie. Patrzy im w oczy i jest dumny z tego, kim jest. Oni nie widzieli czegoś takiego. Powiedzieć wam coś, w tamtym więzieniu, tym właśnie drugim, otwartym, tam była w ogóle taka, tam zielonoświątkowcy przychodzili, była taka grupa. Ci wszyscy, co chodzili na te spotkania zielonoświątkowców, to uciekli piersi ode mnie. Ci wszyscy parachrześcijanie więzienni. Ja potem chodziłem do nich i ja mówię, panowie, może jakoś zrobimy grupę, może coś tam. Nie, wiesz, ziomek, ja mówię, kurczę, mówię, o co wam chodzi? Jesteście narodzeni z Bożego Ducha, tak czy nie? Ale wiecie co? Oni nie mieli kapłańskich szat. Oni nie mieli diademów. Dzisiaj wielu chrześcijan nie chodzi w kapłańskich szatach, nie chodzi w diademach. Oni tego nie robią. Oni uważają, nie, jest inny czas. Żyjemy w cywilizowanym świecie. Trzeba się wtopić w środowisko. Ja mówię, wiesz co, ale nie swoim sercem. Rozumiesz? Jest taka fajna rzecz w stosunku do statku i do oceanu. Taka zależność. Jeżeli statek jest w oceanie, to jest naprawdę wszystko dobrze. Ale jak ocean jest w statku, zaczyna mieć katastrofę. Rozumiecie? I tak jest z ludźmi wierzącymi, nie? Diademy na czołach muszą być. Szaty kapłańskie muszą być widoczne. Tak ustanowił Bóg tysiące lat temu. Tysiące lat temu. Od początku mojego nawrócenia zacząłem rozumieć, że należę do Boga, ale nie wiedziałem, jakie są tego konsekwencje. Wiecie, ja nie wiedziałem, że jak jest, co to jest należeć do Boga. Wielu ludzi nie wie, czym jest należenie do Boga. Mówią tak, Jezus jest moim Panem. Ja mówię, czyli należysz do Boga. Jesteś Jego własnością. Wiecie, uczę ludzi,
mówię do nich o prawdach Bożych. Mówię do kogoś prawdę Bożą i mówię, tak powiedział Bóg. A człowiek do mnie mówi, wiesz, ale ja tak przeżywam. Wiesz, ale moja sytuacja jest taka. Ja mówię, ale on jest twoim panem? Ale nie wiesz, co przeżywam. Ja mówię, no, odpowiedz mi na to moje pytanie. Czy on, ten, który tą dyrektywę wydał, jest panem twoim? Czy ty należysz do niego? Czy jesteś własnością pana? Czy jesteś własnością autora tego słowa? Czy nie jesteś własnością? Bo nie wiem. Bo jakbyś był 300 lat temu murzynem w Arizonie, rozumiesz, o co chodzi, na jakiejś plantacji i twój pan by powiedział coś, rozumiesz, a ty byś powiedział, chciałbym o tym porozmawiać, tak? To jakby przyszło trzech smutnych kowboi i cię tak zlało, rozumiesz? Rozumiesz, że ci się w głowie nie mieści, bo ty zechciałeś dyskutować z właścicielem. Teraz widzicie, chrześcijaństwo to jest niewola. I nikt nie kazał nam się pchać w tą niewolę. Paweł mówi, jestem niewolnikiem Chrystusa. To jest mój Pan, jestem własnością Pana. Realizuję plany Pana, stosuję metody Pana. Indywidualizm w dzisiejszym świecie nokautuje ludzi w kościele. Oni uważają, że mogą, mają takie prawo do tego, aby zdjąć szaty, odwiązać sobie w ogóle z czoła tą w ogóle ten kawałek w ogóle złota i w ogóle wtopić się jakoś w to środowisko. A tak nie było w tamtym czasie. Wytyczne były inne. Ja jednak im dłużej chodziłem z Bogiem, tym częściej zaczynałem zauważać, że powstaje w moim życiu rozdarcie. Jest ono coraz większe. Ja na początku nie wiedziałem, że to rozdarcie, ono... Ja w ogóle nie wiedziałem o rozdarciu. Wiecie, jak ktoś ci głosi Ewangelię, to ci nie głosi o rozdarciu. Jak idziesz głosić Ewangelię komuś, to nie przychodzisz do człowieka i nie mówisz do niego, proszę ciebie, że będzie rozdarty na pół w środku. Rozumiesz? Tak się nie głosi, prawda? Potem jesteś zaskoczony. Ja nie wiem, w ogóle, ale mam wrażenie, że jak tutaj siedzimy, chyba każdy z nas chyba trochę był zaskoczony tym zjawiskiem. Bo ta Ewangelia na początku to jest taka podpucha, moim zdaniem. Ja uważam, że to jest podpucha. Że to jest w ogóle, że to jest wprowadzenie człowieka w miejsce, w którym ten człowiek się przywita z Bogiem, jak już chwyci rękę Pana, jak już dotknie Zbawiciela, to on jest, kurczę, człowieku już rękami i nogami w niebie. Mówi, tak, ja w to wchodzę na maksa. I on się daje w to wciągnąć. Rozumiesz? Daje się w to wciągnąć. Rozumiesz? Rodzi się na nowo. Rozumiesz? Czuje w sobie tą bombę jądrową, tak? Ale za chwileczkę okazuje się, że tam są inne kwiatki dalej. Tam następują wewnętrzne rozdarcia. Teraz ten człowiek, który przed chwileczką był obydwoma rękami i nogami w niebie, zaczyna rozumieć, że coś w nim zaczyna pękać. Że jest inny niż ten świat, że jest inny niż poglądy tego świata, że jest w ogóle jakiś inny niż jego wewnętrzne myśli, które miał do tej pory. Coś w nim w środku zaczyna drżeć i pękać. Rozumiecie? I teraz wielu ludzi w ogóle to ucieka od tego, wiecie. Wielu chrześcijan to zrywa się z tego miejsca. W ogóle mówią, nie, ale zaraz, to nie miało tak być. Ale jak miało być? Miało być dobrze. Miało być lepiej. No tak, ale to jest właśnie lepiej. No to jest lepiej? I zaczynam być w ogóle w pewnym sensie odszczepieńcem. Najgorzej,
że to odszczepieństwo nie jest tylko na zewnątrz, bo to jeszcze bym zniósł, ale w środku mnie coś rozrywa. Moje własne myśli zaczynają mnie oskarżać. Do tej pory coś robiłem i nie miałem dylematów. Teraz robię to i mam dylematy. Kurczę, jakoś mi siła opadła. Do tej pory biegłem przez życie i jakoś sobie radziłem. Teraz raptem siła mi opadła, a miała być moc. Rozumiecie? Wielu ludzi nie łapie tego, że to jest etap życia chrześcijańskiego. To tu się rodzi poświęcenie. Tu się ono rodzić zaczyna. Tu następuje rozdzielenie. Tego nie można uniknąć. Próba uniknięcia tego doprowadzi do tego, że chrześcijanin pójdzie na bocznicę, zasili plastikowy kościół, stanie się częścią religijnego systemu, w którym rozdarcie nie jest potrzebne, bo tam nikt nie chce być rozdarty. Tam wszyscy chcą być scaleni i mówić halleluja, halleluja, halleluja. Chcą być scaleni. Nie chcą nosić jak wariaci jakiś kostek na głowie przewiązanych rzemieniami. Nie chcą tych rzeczy. I jeszcze mówić, że to jest dla mojej ozdoby. Jak to pięknie być dziwakiem. Wielu ludzi zastanawia się nad tematem poświęcenia, modlą się i składają deklaracje przed Bogiem, ale gdy zaczyna się rozdzielenie, gdy zaczyna się ta wewnętrzna rozpierducha, rozumiecie, to przestają to robić. Gubią się w tym. Nie rozumieją, że to jest nieodzowny element życia. To musi nastąpić. Musi nastąpić. Jak człowiek nie rozpoznaje tego rozdarcia jako części wzrostu, to człowiek nie pójdzie dalej. Albo znowu stanie się coś takiego, jak w życiach wielu ludzi, że następuje zastój i dopiero po wielu latach następuje tak zwane przebudzenie. Rozumiecie? Przebudzenie. Pierwszy list Piotra 4,12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was spali ogień. Piotr mówi, nie dziwcie się. To w ogóle, wiecie, gdy was pali ogień, to nie jest związane z tym, że świat, ludzie ze świata na ciebie napadli, cię obili. Tu chodzi o to, że wewnątrz człowieka następuje rozdarcie. Proces poświęcenia Bogu, wiecie, do czego doprowadza? Do tego, że stajemy przed każdym najdrobniejszym mankamentem naszego życia. Wychodzi każda rana, wychodzi każdy ból, każdy wrzut. Wszystko wychodzi. Czemu? Bo kapłan musi być święty. Święty. Wiesz, w ogóle jak kapłan szedł. Ja mam brodę i mam w domu olejek do brody. I sobie tym olejkiem biorę na rękę, rozcieram i sobie go wcieram w brodę, bo tak mnie barber nauczył. I teraz sobie tak myślę. Bo kapłan, to wiecie, jak musiał sobie nacierać brodę? Aż z niej kapało. Kapłan, jak szedł przez miasto, to miał obowiązek być tak wyperfumowany. Tyle oleju miał mieć na sobie, że miało z niego ściekać. Jest napisane w którymś psalmie, jak z brody Aarona olejek ścieka. Bo kapłan, z kapłana musiało cieknąć. Wiecie, co to znaczy? Kapłan musiał być, wiecie, ile razy oni się myli? W ogóle to był w ogóle naród, który non stop się mył. Izraelici. Tam te narody wokół się nie myły. Się myli non stop. Oni ciągle się myli. Oni non stop kazali, tam ciągle im się kazali myć. A kapłan to w ogóle musiał być tak czysty fizycznie. On musiał być pachnący. Pamiętajcie, mamy 2000 lat, tam 2000, 4000 lat do tyłu. Temperatura plus 50 stopni. A kapłan miał być jak błysk.
Rozumiecie? Namaszczony, to w ogóle namaszczony, rozumiecie? Olejem. Z niego się lało to wszystko. On miał czyste szaty. On w ogóle jak szedł, to szedł, proszę ciebie, jak paw. Wszyscy wiedzieli, to kapłan idzie. Od kapłana pachniało na odległość. To bardzo dużo wymagało od takiego człowieka. Bardzo dużo higieny wymagało, zmiany ubrań, dbałości, rozumiecie? Wyobraźcie sobie tamte czasy. Nie było, że podchodziłeś do kranu, odkręcałeś wodę. To było bardzo ważne. Co to było? To była prorocza informacja. Co to znaczy chodzić z Bogiem? Że to tak się chodzi z Bogiem. To tak życie twoje ma wyglądać. Tak się z Bogiem chodzi. Że tu nie ma czegoś takiego, że w środku człowiek jest pełen różnych sprzeczności i dylematów i walczy z tym przez pół życia. Trzeba pozwolić, żeby to nas rozerwało. Ja się tak modliłem do Boga. Ja mówiłem, złam mi kręgosłup. Ja chcę, żeby moje życie było święte. Ja powoli zaczynałem rozumieć, okej, to będzie mnie paliło. Ja się w ogóle na to zgodziłem, że to będzie palić. Mnie nie musiał nikt tłumaczyć tych rzeczy, że o to będzie. Nikt nie, wiecie, to nikt nie chciał takich rzeczy. Kto chce, jeszcze ja się w więzieniu nawracam, ludzie, no kto chce, w ogóle siedzisz w tym pudle, zafajdanym człowieku w jakimś tam człowieku w sztumie i w ogóle jeszcze teraz ty się zaczynasz zgadzać w swoim sercu na jakieś rozdarcia wewnętrzne. W domu mały dzieciak, rozumiesz, kobita, tutaj ci kręcą następne sprawy, człowieku, przyjeżdżają do ciebie, jak nie CBS, to co innego, kurczę, już sobie taki zeszyt założymy, wyjdę za 7 lat. Rozumiesz, o co chodzi? Mówię, na warunkowe. Za 7 lat. Gdzie tu jeszcze myśleć w temacie jakiegoś tam rozdzierania wewnętrznego? Tylko, że ja uwierzyłem, że to jest nieodzowne do życia mojego. Jakby, okej, zacząłem nowe życie, a w tym nowym życiu jest ten parametr. Taki jest. Taki jest. Teraz ja nie wiem, czy zgodzę się, nie zgodzę. No dobra, zgadzam się. Zgadzam się, Panie Boże. Ja bardzo bym chciał, żeby wielu chrześcijan powiedziało do Boga, Boże, ja zgadzam się na poświęcenie Tobie. Ja się zgadzam. Tylko, nie, tylko żeby nie mówiło, Panie Boże, ja się zgadzam, tylko wiesz, nie za ostro. Panie Boże, tylko delikatnie, bo przecież wiesz, znasz mnie. Wiesz, jak ja mam różne w sobie takie jeszcze delikatności. Rozumiesz? Panie, ja założę tylko pół tych szat. Bez gorąco. A tu jest napisane, ogień was pali. I to jest, nie dziwcie się. Ten zwrot Piotrowy mówi o tym, że my powinniśmy przyjąć to jako absolutną normę. Absolutną normę. Poświęcenia nie można się nauczyć, ani go zaplanować. To jest niemożliwe. Nie można się go nauczyć, ani go zaplanować. Na poświęcenie trzeba się zgodzić. Pozwolić Duchowi Świętemu, żeby on zrobił to na swój sposób. Rozumiecie? Na swój sposób. Poświęcenie to nie jest również robienie czegoś dla Boga. Wielu ludzi mówi, ja jestem poświęcony Bogu, bo ja coś robię dla Boga. Ja mówię, nie. Nie. Robienie, posłuchajcie, zapamiętajcie to, robienie czegoś dla Boga to zaszczyt. To jest zaszczyt. Zaszczyt. Masz zaszczyt służyć wielkiemu Bogu. Nie na zasadach takich, Boże, widzisz, jak ja Ci służę i tak dalej, nie. Masz, Boże, ja mam zaszczyt Ci służyć. Poświęcenie to jest zgoda na absolutne rozdzielenie między tym, co Bogiem jest, a co Bogiem nie jest. I widzisz, nie musisz być wielkim teologiem, nie musisz mieć wielkiego poznania. Jak ty się zdecydujesz na to,
aby być poświęconym Bogu, to Duch Święty bardzo o to zadba. On za to zadba bardzo. On tylko na to czeka, bo to są fundamentalne rzeczy. Rozumiesz? Fundamentalne rzeczy. Poświęcenie powstaje wtedy, gdy człowiek Boży decyduje się na to, aby w jego życiu powstało rozdarcie pomiędzy tym, co Bogiem jest, a co Bogiem nie jest. To jest początek poświęcenia. I teraz jak jest niechęć do straty. Chrześcijanie się boją straty. Ja mówię, dlaczego się boisz straty? Nie bój się straty. Bóg jest Bogiem hojnym. On wejdzie w twoje życie i doprowadzi cię do tego, że będziesz miał różne straty. A następnie wprowadzi swoją hojność w te miejsca, o których ty myślałeś, że są wielkie i zabezpieczone. Wielu ludzi uważa, że jest mega zabezpieczonych, ale nigdy nie poświęcili się Bogu. Kiedy jednak zaczynają się poświęcać Bogu, dopiero zaczynają widzieć, czym jest Boża reakcja. Jak wielkie jest błogosławieństwo. Jaki jest ogrom zabezpieczenia. Ogrom. Aby człowiek Boży mógł realnie praktykować boskie życie w sobie, to musi pozwolić, aby pomiędzy nim a światem nastał rozłam. Rozłam. To jest ostateczny rozwód. Tylko widzisz, świat to nie jest to za szybą. To nie jest to. Świat to jest filozofia. Jeśli Bóg coś mówi tak, to świat mówi nie. To jest zawsze tak. Jeśli Bóg coś mówi nie, to świat mówi tak. To jest coś odwrotnego niż Bóg. Coś odwrotnego. Rozumiesz? Bóg mówi wybacz. Świat mówi zemści się. W ogóle wiesz, to takie... To ktoś mówi, jak mam rozpoznać cielesność, jak mam rozpoznać światowość? Ja mówię, po prostu zobacz, to jest bardzo proste. Zawsze odwrotnie. Zawsze odwrotnie. Zawsze odwrotnie. Rozumiesz? Bóg mówi, kochaj. Świat mówi, asekuruj się. Zawsze. To jest zawsze odwrotnie. Rozumiesz? Zawsze. Ludzie często, troszkę odchodząc od tematu, jak szukają sobie partnera życiowego, męża, żony, ja często pytam, mówię, ale ty jesteś gotowy na kochanie? Czy nie jesteś gotowy? Bo to jest ważne. Bo to właśnie idziesz tam, szukając tego partnera, to idziesz, żeby tam coś oddać. Chcesz coś oddać. W ogóle wiesz o tym, że szukasz kogoś, żeby coś oddać. W ogóle, czy ty jesteś tego świadomy? Może ty myślisz, że ty szukasz, żeby coś dostać. Może miałeś taką myśl do tej pory, by coś dostać. Jak tak myślałeś, to źle myślałeś. To tak myślał świat. Tak myślę, że chcę coś od tamtego człowieka. Dostaniesz. Ale jak oddasz? Ktoś powie, to za gierki są. Jakieś gierki są. Ja też myślałem, że to są gierki. Że to gierki takie. Wiecie, w ogóle Bóg przez wielu ludzi to jest wyrysowany jako taki wielki właśnie gracz. Ludzie, wiecie, szczególnie ateiści mówią, że on sobie żarty robi z ludzi. Żart, że on sobie żartuje z ludzi, wręcz kpi z ludzi. Dam ci, jak oddasz. Wiesz, o co chodzi? Ale rzeczywiście na tym polega różnica między światem a Bogiem. I chęć bycia rozdartym, chęć, aby powstała w tobie ta luka potężna, jest początkiem drogi.
Jak powiesz, Boże, ja chcę, żeby to było, kurczę, jak kanion. Niech to się, kurczę, to pamiętaj, im silniejsza twoja modlitwa będzie, tym większy ogień cię będzie palił w tym temacie. Bo im więcej wiary w to uwolnisz, tym więcej ognia zapalisz, w sobie zapalisz. Ten ogień będzie wypalał taką drogę w ogóle rozdzielenia między dwoma częściami lasu jakby. Rozumiesz? Jak trochę, będziesz trochę uwalniał tej wiary, tak, Boże, tak delikatnie bym się poświęcił, tak little, tak, wiesz, to tam jakaś przecinka powstanie, coś tam się wydarzy, bo w ogóle Bóg jest dobry. Tylko twoje życie będzie słabe. Będziesz miał mieszankę w głowie świata i Boga. I wielu chrześcijan ma tą mieszankę świata i Boga. Kurczę, mówi, taki mam chaos, takie mam zamieszanie, już nie wiem sam, co myśleć. Ja mówię, no ale o czym myślisz? No ta sprawa mnie nurtuje i człowiek mi przedstawia sprawę. No wiesz, bo to jest tak, tak, tak i tak. Ja mówię, no to posłuchaj, bo to jest prawda, mówi o tym i o tym. No tak, ale no ja widzę, że on ma mieszankę. On normalnie ma wymieszanego Boga i świat w głowie. Wymieszanego, bo ten człowiek nie ma tej przecinki, tego kurcze wypalonego pasa, rozumiecie o tym? On tego nie ma, on tego nie zrobił, on nie wzniecił tego ognia, bo on się obawiał, że to za grubo pójdzie. Rozumiesz? To za grubo pójdzie. A potem patrzy taki człowiek na YouTube'a, ogląda sobie w ogóle ludzi, o, mówi ci namaszczeni, kurcze, ale idą jak przecinaki, ale ten idzie, ale tamten idzie. Boże, czemu ja tak nie idę? No tak nie idziesz, no bo widzisz, bo oni podpalili cały las. Oni się nie obawiali tego, znaczy może się obawiali, co z tego będzie, bo to nie wiadomo. Ja nie sądzę, żeby było wielu chrześcijan, którzy tak naprawdę są tacy kumaci od razu od początku, że oni wiedzą, co to w ogóle, czym to pachnie poświęcenie. Ja nie sądzę. Ja na przykład nie byłem taki. Ale co zrobili? W ciemno coś zrobili. A! Spalę to wszystko. Chcę, żeby to się, Boże, rozdarło we mnie. Chcę, żeby w ogóle w mojej głowie powstał w ogóle wielki kanion, wielkie rozdarcie między tym, co twoje, a tym, co nie twoje. Niech to będzie, Boże. Ja chcę tego, Panie Boże. I nie będę uciekał, Boże, przed tym ogniem. Nie będę go gasił, tego ognia. Człowiek nie może się bronić, musi chcieć rozdzielenia. Nie wolno się bronić przed tym. W ogóle nie bronimy się przed Ojcem naszym. No. To ważna rzecz. Nie bronimy się. To dobry Ojciec. Nie wszyscy mieliśmy dobrych ojców. Ten jest dobry akurat. Nie wmontuje nas w nic, co by spowodowało naszą destrukcję. Poświęcony to oddzielony. Pamiętaj o tym. Oddzielony. Wewnętrznie oddzielony. Jeszcze raz cały czas powtarzam. Nie na zasadach takich, że my unikamy kontaktu ze światem w żadnym wypadku. Właśnie mamy być w tym świecie. Mamy w tym świecie prezentować Chrystusa. Nie wolno nam się obawiać niczego, co ten świat w ogóle ma. Wiesz, ja ci coś powiem. Jak masz wewnętrzne rozdzielenie od tego świata, to w ogóle się nie obawiasz. Nie, to nic cię nie rusza. Chodzisz po tym świecie, ktoś mówi, a ty się nie obawiasz, że tam w coś wpadniesz? Ja mówię, a w co ja mogę tam wpaść? W co ja mogę tam wpaść, jak tam mnie w ogóle nic nie kręci? Słuchajcie, ja bardzo lubiłem kokainę i teraz ja na przykład dzisiaj, no nie, jestem w takim stanie, ja mam takie coś w głowie, że ja doskonale pamiętam, jak ja się czułem po kokainie, bo ja to lubiłem. To nie było, że tam, to było dla mnie zawsze kokaina to była czymś takim konkretnym. To uwalniało dopaminę, to w ogóle człowieku mnie tam, wiesz, wystrzelało. I teraz, ja teraz siebie znając, ja mam takie stany,
no nie? Że jak ja bym wziął kokainę, to te stany by opadły teraz. Czyli ja teraz jestem, rozumiecie, o co chodzi? Tak bardzo mój umysł wydziela dopaminę na przykład, że koks by mnie zgasił. Kiedyś mnie rozkręcał. A teraz by mnie zgasił. I teraz o co chodzi? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ja wyraziłem zgodę, aby nastąpiło rozdzielenie wewnętrzne i Duch Święty potem, kiedy zaczął działać, wpływając na mnie, to doprowadził mnie do tego, że ja przestałem być łasy na te rzeczy, które świat daje, ponieważ ja byłem kompletny w wyniku działania Bożego. Kompletny. Więc ja sobie śmiało mogę iść w świat. Świat, ja nie muszę się bać tego świata, ale wewnętrzne rozdarcie musiało nastąpić wcześniej. Bo inaczej to się idzie w świat, jest się głodnym świata. I wielu chrześcijańskich usługujących potem w ogóle się topi w tym wszystkim, rozumiecie? Bo oni się rozpędzają, idą w świat, się topią w tym. W tym niezaspokojony, w tym niezaspokojony, w tym niezaspokojony, w tym niezaspokojony. A świat mówi, no ja cię zaspokoję. Zapraszam serdecznie, ja cię zaspokoję. Ale teraz, jak ty jesteś zaspokojony, masz te rozdanie, to proszę bardzo. Świat ci mówi, ja cię, a ty mówisz, ale ty nie masz mnie czym zaspokoić. Nie masz dla mnie niczego. Świat nie ma dla mnie niczego. Ale dlaczego? Bo ja się zgodziłem na rozdarcie, ja się zgodziłem na poświęcenie Jahwe. Wiecie, poświęcenie Bogu, Bóg płaci za to, zrozumcie mnie. Bóg płaci ludziom za ich posłuszeństwo. Ja bardzo obrazowo to teraz mówię. On płaci za to. Czyli ten kapłan, jak on założył te szaty, posłuchajcie, co tam się działo, jak ten kapłan założył szaty, jak on się namaścił tym olejem, jak on założył sobie ten klocek na głowę człowieku i on sobie z nim chodził, rozumiecie? I on szedł sobie, rozumiesz, przez miasto, to podchodzili do niego ludzie i go błogosławili i mówili, Rebe, ja przyjdę dzisiaj, ja przyniosę ofiarę. On robił sobie spacer, kapłan sobie robił spacer, a Jahwe go zaopatrywał. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? On spacerował po Jerozolimie, a Jahwe go zaopatrywał. Bo on robił to, co Jahwe powiedział. Ubrał się, namaścił, przywiązał se diadem i szedł i się bujał. Ktoś mówi, co to jest? Tam wie, Biblia to jest. Tak to było. On był zaopatrywany. Przyjaciele, arcykapłan nie mieszkał w chałupie. On mieszkał w pałacu. A wiecie, czemu mieszkał w pałacu? Dlatego, że mu zapłacili za ten pałac. Kurczę. Rozumiesz? Bóg zawsze płaci swoje rachunki. I kiedy ty dokonasz rozdarcia wewnętrznego, i nawet żeby to cholernie bolało, przez pewien okres czasu naprawdę może nie być słodko w życiu chrześcijanina. Ale to w konsekwencji przyniesie potężne efekty. To przyniesie konkretne, wymierne efekty. Nie trzeba wtedy się martwić, że nie będzie się blisko Boga. W ogóle wiesz, że jak ty jesteś rozdarty wewnętrznie, to nie ma możliwości, żebyś nie był blisko Boga. W ogóle powiem ci dlaczego, bo to jest bardzo prosta sprawa. Jak dokonujesz takiej akcji w sobie, że poświęcasz się Bogu i deklarujesz to, że Boże, nie ma najmniejszego znaczenia, co się wydarzy. Chodzi o to, żebym był rozdzielony wewnętrznie od A do Z, od świata. To wiesz, o co tam... Wtedy zostaje ci tylko Bóg. Tylko Bóg ci zostaje. Ty nic tam, kurczę, więcej nie masz, rozumiesz? Przez początki mogą być tak... Ja pamiętam, ja chodziłem, ja nie mogłem sobie miejsca znaleźć. Mówię, kurczę, o co mi chodzi? O co w ogóle mi chodzi? Tu nie mogę znaleźć, kurczę, zadowolenia. Tam nie mogę znaleźć zadowolenia. Tu bym coś zrobił...
kurczę, dobrze, zgrzeszę, poszedłem, zgrzeszyłem, kurczę, słabo grzeszy się, mówię, słabo mi w tym, dlaczego, bo rozdarcie, wiesz, drugi raz, drugi raz może zgrzeszę, drugi raz, gorzej niż było wcześniej, wiesz, i tak, wiesz, i coś w tobie zaczyna, w ogóle, wiesz, wyć, zaczyna coś w tobie wyć, i wiesz, co uświadamiasz sobie, mam tylko ciebie, Jahwe. Mam tylko Ciebie, ja już nic więcej nie mam. Nie daje mi satysfakcji nic. Żaden mój tok myślowy, który wcześniej był mi ku ratunkowi, w tej chwili nie działa. Nie działa. Nie działa moja koncepcja wobec człowieka. Nie działa wobec innych. Nie działa. Jak się rozdzielasz, jak pozwalasz na rozdzielenie, to jesteś blisko Boga codziennie. Ty się nie musisz martwić. Człowiek, który jest wewnętrznie rozdarty, który jest poświęcony Panu, nie martwi się o obecność Bożą do swojego życia. On się nie musi o to martwić. Ludzie mówią, wiesz, ja tak mówi, bardzo prę na Boga, a ja wiesz, jak ja prę na Boga dzisiaj. Ja mam takie parcie na Boga. Ja w ogóle dzisiaj, po 21 latach, ja nie mam w ogóle gdzie iść. Mój ranek zaczyna się w ten sposób, że ja wstaję rano i ja mam Boga, bo nie mam nic poza tym. Ja bym może, wiecie, nawet gdzieś by człowiek zwrócił ten wzrok, tylko że już nie ma gdzie zwrócić wzroku. Tam już nie ma gdzie. Więc teraz najlepszy numer, tu jest najlepszy numer. Nie ma co się przejmować, że się nie jest blisko Boga. W ogóle... Bo ty się budzisz w jego ręku. Ty w ogóle nie masz alternatywy. Ty nie masz z kim porozmawiać. Ty nawet jak chcesz pomyśleć o jakichś głupotach, to ci nie idzie. Wiesz, o co chodzi? No nie idzie. No leżysz w ogóle normalnie, myślę, ale teraz nie idzie. Tak, jakiś otępiały jesteś, jakiś człowieku taki, wiesz. Taki, kurczę, o co mi chodzi? Rozumiesz? Ale kiedy załączasz w ogóle Boży kierunek, pięknie ci idzie we wszystkim. Możesz planować, możesz w ogóle układać, wszystko robisz. Rozumiesz? Początek może być naprawdę niefajny, ale potem płynie. I nie martwisz się, czy Bóg jest z tobą. Nie martwisz się, czy należyty czas z Bogiem spędzasz. Jak ty się rozdzieliłeś od świata, w swojej głowie ty nie masz opcji niebycia z Bogiem. Ty jesteś z Nim 24 godziny. Jesteś skazany na Boga. Jesteś skazany na Niego. Zgłupiałeś w środku. Wiecie, pamiętam w szkole podstawowej był w mojej klasie taki chłopak. W ogóle nikt go nie lubił. No. Chyba słusznie. On miał coś takiego w sobie, że jak się na kogoś uparł, no nie, to ciągle za nim łaził. W ogóle to nie był atrakcyjny kolega. To był taki pierdołowaty on był trochę, wiesz, taki. Ale w ogóle, wiesz, no idziesz w towarzystwie, a jak on sobie ciebie upatrzył, no nie, to on przychodził do ciebie, do tego towarzystwa i się tam kręcił koło ciebie, gadasz z kimś, a on przychodzi i stoi, wiesz, no i patrzysz na niego, co chcesz. No tak stoję, no jestem, wiesz. Rozumiesz? To było uciążliwe. To było uciążliwe. Ja przypomniałem sobie, rozumiecie, jak już po moim nawróceniu tego chłopaka, zobaczyłem, że, kurczę, gdziekolwiek łaziłem, jak był taki okres czasu, że on mnie sobie obrał za kolegę, w ogóle on uważał, że jego kolegą jestem. Ja w ogóle nie byłem jego kolegą żadnym. Ale on uważał, że ja jestem jego kolegą i on w ogóle mówił o tym, że jestem jego kolegą, wiecie. Jakby były telefony, to by do mnie dzwonił, rozumiesz? Natomiast on łaził za mną wszędzie, rozumiecie? Ja byłem na niego skazany. Wiesz, kiedy jest takie... Bo o co chodzi? On nie miał nikogo. Tylko tego, na kogo się zapatrzył. Rozumiesz? I cały czas był na niego w ogóle sfokusowany. I teraz widzisz, jak nie masz nikogo, jak w sobie zrobiłeś potężne rozdarcie, zechciałeś, aby Bóg je zrobił, tak to powiem. Rozumiesz? To ty nie masz w ogóle żadnego punktu odniesienia. Ty jesteś na Boga skazany. Skazany jesteś. Nie musisz się martwić,
Rozumiesz? Jesteś po prostu poświęcony Bogu. Ja dzisiaj wstaję i jestem z Bogiem. Kładę się spać, ja jestem z Bogiem. Ja nie mam w ogóle żadnego ruchu. O, dzisiaj tak jakoś słab, taki miałem słabszy dzień. Dzisiaj tak z Bogiem blisko nie byłem. A z kim mogłem być? Ja nie mam z kim być więcej. Bo ja się wyrzekłem tego świata. Ja wyparłem to z siebie. Rozumiesz? Uczucia mogą ci sprawiać różnego rodzaju w ogóle psikusy. Wiecie, uczucia nasze są różne. Ale tu nie chodzi o uczucia, tu chodzi o konkretne fakty. Świat to wszystko, co Bogiem nie jest. Myśli, emocje, idee, czyny. Różne powiązania, przekonania. To jest wszystko świat. Aby poświęcić się, to trzeba spalić za sobą wszystkie mosty. Spalić mosty, spalić mosty idei, różnego rodzaju przekonań. To jest świat. Spalić mosty, bo nie, to nie jest tak. A diabeł będzie do ciebie mówił, wiesz, ale to wiesz, przecież żyjesz z tym tyle lat. To są twoje przekonania, to są twoje idee, to są twoje doświadczenia. Zawsze tak przecież czułeś. Co ty teraz tutaj odwalasz? W ogóle nie odwalaj tu nic. Zostań w tym, w czym byłeś. Cie... Są tacy niektórzy starzy ludzie, ja nie mówię, że wszyscy, są tacy ludzie starzy, że chcesz im coś pomóc na przykład, nie? Nie wiem. Zrobić w domu remont, porządek, coś, no nie? Oni rękami i nogami bronią tego, co w ogóle mają. Mogą mieć brud, smród, człowieku, ale nie daj Boże. Człowieku, łóżko będziesz chciał im przestawić, żeby mieli bliżej kibla. Rozumiesz, to zrobił ci taki dym, że się w paleń mieści. Nie rusz! W ogóle ludzie 80 lat, ale będzie pazurami drapał jak dziecko w ścianę, żebyś mu nie ruszył łóżka. Pytasz, babciu, dziadku, dlaczego? Bo zawsze tak było! Bo zawsze tak było. Ale można przestawić łóżko, będzie ci bliżej do toalety, słabo chodzisz. Nie! Zawsze tak było, teraz tak być też musi. Widzisz, diabeł będzie bronił wszystkiego, co w twoim życiu było przez ciebie przeżywane. On będzie tego bronił, będzie bronił systemu świata. Rozumiesz? On będzie tego bronił. Twoich poglądów, twoich w ogóle, twojego światopoglądu, idei właśnie różnych, przekonań różnych. Rozumiesz? Będziesz miał do tego własną logikę ułożoną, bo przez całe lata układałeś sobie tą logikę. To jest w ogóle normalna sprawa. Ale to, co to jest? I diabeł tego właśnie broni. Diabeł broni świata, bo wiesz, diabeł używa świata, tego systemu do tego, aby chrześcijanin był niesprawny. Bo tu chodzi, żebyśmy byli niesprawni. On i tak zbawienia nam zabrać nie może. To co nam chce teraz zabrać? Sprawność. Raz, żebyś nie miał na sobie szat ku czci i dla ozdoby. Dwa, żebyś nie prezentował wielkiego Boga swoim życiem i żebyś nie był szczęśliwy. On dlatego chce, żebyś był człowiekiem, który ma w sobie świat. Który ma w sobie mentalność tego świata. Bo ja tak przeżywałem zawsze. Co z tego, że tak zawsze przeżywałeś? Dzisiaj żyjemy w czasach, w których ludzie muszą być gotowi na natychmiastowe zmiany kierunków. Natychmiastowa zmiana kierunku. Idziemy tak, okej, hasło, idziemy tak, hasło, idziemy tak, tak się żyje. Rozumiecie? A ludzie wierzący w ogóle bronią, zamiast powiedzieć tak, Boże, ja chcę, żeby we mnie ta wyrwa powstała, ja chcę mieć to oddzielenie w sobie, to oni bronią tych swoich w ogóle idei, tych swoich przekonań. Bo tak, ale my po co? Bądź kapłanem. Spal wszystkie mosty. Spal każdy most. Każdy most. W moim mieście, w moim miasteczku byłem człowiekiem, który miał pewną rangę. Pewną rangę miałem.
Ja dobrze się ustawiłem w tym moim miasteczku, naprawdę. Dobrze tam byłem ustawiony. Ja tam miałem wszystko fajnie poukładane 21 lat temu. Od polityki po policję, w ogóle naprawdę było tam, mi się tam fajnie żyło. I teraz nawracam się do Boga, wychodzę po 10 miesiącach z więzienia, zaczynam chodzić do kościoła zielonoświątkowego, poznaję mojego kolegę, takiego Jacka i w ciągu tam wychodzę w listopadzie, jest mniej więcej grudzień i ja zapraszam Jacka do mnie i idę na środek mojego miasta, na rynek z megafonem takim, pożyczonym od takiego kolegi, ogłosić miastu Ewangelię. Co robię? W ogóle po co ja to robię? Ktoś powiedział, jaki był twój główny cel? I oczywiście w tamtym czasie moim głównym celem nie było to, żeby wszystkich przyprowadzić do Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, jaki był mój główny cel? Spalić wszystkie mosty. Ja spaliłem wszystkie mosty w moim miasteczku. Wszystkie mosty spaliłem. Najpierw całe moje miasteczko dowiedziało się o tym, że jestem kapłanem. Kapłanem. Rynek to było miejsce, w którym w ogóle mogłem to zrobić w sposób najbardziej spektakularny. Wszyscy mnie znali. Trzymałem ten megafon przy twarzy, głosiłem, podchodziłem też prywatnie do ludzi, odejmowałem megafon od buzi i mówiłem do ich życia. Mówiłem, przepraszam, mówię panią, bo ja pani okradłem ten sklep, mówi rok temu. To ja tam się włamałem. Podchodziłem do innej, mówiłem, Milena, przepraszam, że ja z tobą w ogóle mówię, spałem, wiesz, przepraszam, wybacz mi, naprawdę niepotrzebnie to robiłem, nie? Uciekali tam przede mną. Rozumiesz? Zrywali się. Ale co ja robiłem? Ja paliłem mosty. Paliłem mosty. Stałem na rogu i śpiewałem. Jezus zwyciężył, to wykonało się. W ogóle, a ile tych... Wszyscy policjanci, to oni w ogóle... Jak tak stali, patrzyli w ogóle. Człowieku, co się stało? Ceroński śpiewa przez megafon, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? Złodziej, dealer. Co robiłem? Paliłem mosty. Rozumiesz? Nie potrzebowałem później, już od tego dnia, nie potrzebowałem nikomu w Nasielsku mówić, rozumiesz, Ewangelii. Oni wszyscy już wiedzieli. Oczywiście potem były następstwa, dalszy wpływ na tych ludzi, ale najpierw było spalenie mostów. Byłem człowiekiem o bardzo wysokiej formie estetyki. Ja nie chodziłem nigdy w słabych ubraniach. Dla mnie w ogóle człowiek, który chodzi w jakimś tak nędznych ubraniach, to ja patrzyłem na ludzi, jak ludzie są ubrani. Ja w ogóle mówię, no nie, no tak nie można się ubierać. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, oni się nie ubierają, oni wkładają na siebie ubranie. Moje ubrania były bardzo drogie. Bardzo dobre i bardzo drogie. Wszystko zresztą miałem bardzo dobre i bardzo drogie. O co chodzi? Ja nigdy nie chodziłem źle ubrany. Dla mnie ubranie się w coś byle jakiego było w ogóle poniżające. Ja zawsze musiałem być dobrze ubrany, a powiem więcej, to zawsze musiało być w ogóle parę procent wyżej niż przeciętność. Nawet jeśli coś było dobre, ale to było przeciętne, to ja zawsze byłem kawałeczek wyżej w tym. Więc o co chodzi? Poszedłem do Ciucholandu. Kupiłem sobie spodnie z seledynowymi wstawkami. Kupiłem sobie jakąś obciachową koszulę. Rozumiesz? Założyłem sobie jarmułkę żydowską na głowę z napisem Armii Izrael. I tak chodziłem dzień w dzień po ulicach. Jeździłem tak do pracy, do Warszawy. Spaliłem mosty. Spaliłem mosty. Rozumiesz? Spaliłem to. Gdzie? W sobie. W sobie to spaliłem. W sobie. Jeździłem w autobusach i modliłem się przez całą drogę.
z Warszawy do Nasielska, bo jeździłem do Warszawy do pracy. Modliłem się głośno w innych językach, mając podniesione ręce i siedząc sobie. Rozumiecie, o co chodzi, co ludzie ze mną mieli? Rano jechali do pracy, a ja jechałem do pracy. Rozumiecie? Ja miałem zawsze w autobusie luz. Zawsze. Ja siadałem, miałem luz. Kierowca radio podkręcał, a ja głośniej. Rozumiesz, o co chodzi? Spaliłem mosty. Rozumiecie? Popękało wszystko. Wszystko. Agata jeszcze była nienawrócona. Ona się za głowę trzymała. Ona mówi, w ogóle, co ty robisz? Co? Przecież to jest życie nasze. To jest życie nasze. Rozumiecie? Dlaczego wam mówię? Bo to są rzeczy, które my musimy wiedzieć, my musimy nie wiedzieć, że to jest część drogi naszej, poświęcenie Bogu. Czasami to są rzeczy spektakularne. W innych przypadkach jest to bardzo ciche i subtelne, gdzie po prostu w zaciszu komory modlitewnej widzimy, że to, co w nas jest, to jest świat. I mówimy do Boga, nie mam zgody na to, Panie Boże. To jest w ogóle światowe myślenie. Pomóż mi, Święty Duchu. Ja w ogóle nie mogę w ten sposób myśleć. Wiecie, światowe myślenie to nie jest w ogóle czasami... Ktoś mówi, wiesz, ja też mam takie myśli pornograficzne. Ja mówię, daj mi spokój z pornograficznymi myślami. Tam pornograficzne myśli masz. Pornograficzne myśli w tym wszystkim to jest detal. W porównaniu do idei, które kierują w ogóle ludzkimi umysłami. Myśli pornograficzne, wiecie. Bzdury. Całe systemy poglądów, które są w człowieku, są światem. Wszystko, co przeczy wierze, jest światem. Każda myśl, każda idea, która mówi, muszę zobaczyć, muszę dotknąć. Jak nie zobaczę i nie dotknę, to w to nie wejdę. To jest wszystko świat. To wszystko świat. Wszystkie lękowe myśli. A bo to jest może takie i te całe rozkminki lękowe, które w ogóle przy tym wszystkim są, człowieku. Wielu chrześcijan to są mistrzowie w ogóle rozkminek lękowych. To jest wszystko świat. Wszystko, co odstępuje, jeżeli chodzi o naszą wartość, od Bożych prawideł. Bóg mówi, jesteś królem, a ty mówisz, czujesz się jak gówno. I koniec. Bóg mówi, królu. Rozumiesz, o co chodzi? A ty czujesz się jak gówno i mówisz, słucham. Wiesz. To jest świat. To wszystko świat. To jest ogromne. Te życie tym, co było wczoraj. Albo życie tym, co będzie jutro. To jest świat. To trzeba do Boga wołać, Boże, ja chcę rozłamu. To musi we mnie pęknąć. To nie może być czegoś takiego, Panie Boże mój. To poświęcenie zaczęło sprawiać, że sprawiło, że zaczął powstawać we mnie subtelny boski świat. Subtelny boski świat, bo to jest bardzo ciekawe. Ten świat zaczyna powstawać wtedy. To jest takie, jakby się rodziło coś, co jest zupełnie nowe. To jest jeszcze słabe na początku. To jest takie delikatne, jak rozumiesz, jak mgła. Ale gdzieś już ci się zaczyna jawić. Mówisz, kurczę, wow. Okej, Panie Boże, ucz mnie teraz nowych zasad, nowych reguł, jak to wszystko działa. Wiesz, nie na darmo nazywamy się dziećmi Bożymi. Człowiek, jak się nawraca, jest jak dziecko zupełnie. On się uczy nowych kroczków, nowych rzeczy. Wiecie, religia, ona wprowadza mentalność świata do życia nowego stworzenia. A życie nowego stworzenia ma własne zasady, ma własne prawa. Rozumiecie? Jest napisane, że jeśli tak, kończy się tak, jakieś prawo, tak, kończy się z nim wszystko. 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 Rozumiesz? Jeśli umiera, tak, jakieś prawo, to umiera wszystko w ogóle. Umarłeś,
dla starego życia. Umarłeś, rozumiesz, dla grzechu. Stałeś się nowym człowiekiem i teraz jako nowy człowiek tu zaczyna powstawać nowy świat w tobie, ale to rozdzielenie musi być pierwsze, bo jak nie będzie tego rozdzielenia, ten nowy świat nie będzie powstawał prawidłowo. Będzie wymieszany, będzie Babilon. Babilon będzie wymieszanie. Z czasem zapomniałem o różnych pokusach i grzechach. Zapomniałem też, jak to jest bez Boga. Zapomniałem. Ja po prostu mi to zaczęło wylatywać z głowy. Czasami ludzie mówią, wiesz, jak się wyrwałeś z tego czystego grzechu. Ja mówię, zapomniałem. Bo jak idziesz na maksa w poświęceniu, to ty w ogóle zaczynasz zapominać, jak to było. Czasami potem, jak człowiek upada, no nie, to ja byłem w takim szoku, mówię, kurczę, na przykład jak się tam zdenerwowałem na kogoś czy coś, nie? Uniosłem się, coś tam, mówię, kurczę, co to w ogóle było, mówię. Takie, coś mnie takiego liznęło, mówię, kurczę, chyba z piekła, mówię. Bo to już człowiek odzwyczajony od tego. Wcześniej to człowiek przyzwyczajony do tego był, a teraz odzwyczajony. Odzwyczajony już. Rozumiesz? Poświęcenie wyprało mi umysł. I ja życzę tego każdemu człowiekowi. Ja naprawdę życzę każdemu człowiekowi, żeby człowiek chciał się poświęcić. Tylko jeszcze raz mówię, tego nie można sobie wyuczyć się i nie można tego sobie zaplanować. O, to ja od dzisiaj będę się poświęcał, będę coś tam. Nie. W ogóle przyjdź do Boga, powiedz, weź tu, zrób robotę. Wiecie, my musimy to rozumieć. On od takich rzeczy jest. My często w ogóle wołamy do Boga o rzeczy, o które nie powinniśmy wołać. Wołamy, Boże, uzdrów mnie na przykład. To taki tekst mamy w głowie. Taka korba. Rozumiesz, o co chodzi? A to nie to, czy Boże, uzdrów mnie, tak? Jesteś zdrowy. Wstań i chodź. Wiesz, o co chodzi? W ogóle, wiesz. Ale w sytuacjach takich, tak? Chrześcijanin zapomina, że tutaj musi zatrudnić Boga. Rozumiesz? Musi zatrudnić Boga. Bo to Bóg zajmuje się, tak, tym, żeby Morze Czerwone się rozstąpiło. Żeby nastąpił podział. Żeby powstała droga. To On się tym zajmuje. Człowiek ma tylko tam stanąć, unieść swoją laskę władzy, rozumiesz? I wydać rozkaz. Ale to nie polega na tym, że teraz ja tworzę plan mojego w ogóle poświęcenia Bogu. Nie. Przychodzę do Boga i mówię, ja chcę rozłamu wewnętrznego. Chcę, żeby w ogóle po jednej stronie było widać, co jest światem, a po drugiej stronie, żeby było widać, co jest Bogiem. Żebym ja miał jasny ogląd sytuacji. A nie miszmasz. Wszystko wymieszane. Na końcu przeczytam wam taki werset. To on sprawił, że jakby nastąpiła taka pieczęć tego, co zacząłem robić. I tak naprawdę otworzył mi drogę do służby. List do Rzymian 6,22. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu. A oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. To jest skutek. Poświęcenie cię wepchnie w służbę, potężną służbę dla Królestwa. Uczcij je w swoim życiu. Nie broń się przed nim, tylko zacznij go bardzo, bardzo chcieć. Ono cię wepchnie w służbę. Wyzwoli cię z grzechu i wepchnie cię w służbę. Wyzwoli cię z grzechu. Ja mówię o praktyce teraz. To jest słowo
praktyki. Wyzwoli cię z grzechu, czyli grzech przestanie być dla ciebie jakąkolwiek formą niosącą moc w praktyce i wepchnie cię w służbę. Uczci to. Powiedz: Boże, ja będę świętował wewnętrzne rozdzielenie. Ja będę ci dziękował za to zawsze. Ja będę to wspominał, Boże. Wiesz, że kiedy tak postąpisz, nie będziesz musiał prowadzić walk z grzechem. Nie będziesz prowadził walk ze światem. W ogóle nie będziesz tego robił. To się nie będzie działo w twojej głowie. To się nie będzie działo w twoim wnętrzu. To się nie będzie działo. Nie będzie walk. Walk, które w ogóle niszczą chrześcijańskie życia. Spowalniają je, te walki. Po co to? Mamy służyć w Królestwie na maksa. Służyć w Królestwie. Rozumiecie? My nic innego nie mamy do roboty tutaj na ziemi. Nic innego. A obietnica jest taka, że te szaty będą też nam dla ozdoby. To będzie nas wynosić. To nas wyniesie. Rozumiecie? A wyniesie nas. Wyniesie. Bardzo wysoko. Zobaczycie, jeśli jeszcze w najbliższym czasie nie wróci Jezus, to zobaczycie, jak wasza siła będzie rosła. Zobaczycie, jak wasz wpływ będzie rósł. Zobaczycie, jacy będziecie silni. Ale będzie to dlatego, że poświęciliście się zupełnie Bogu. Totalnie się poświęciliście. Że nie zostawiliście w swoim życiu ani najdrobniejszego kawałka. I oto sobie zostawiam na w razie czego. Na w razie czego. Na w razie czego. Nie. Ojcze, ja modlę się, żeby Twoje słowa dzisiaj przenikały każdego z nas. Ojcze, ja modlę się, aby każda z tu obecnych osób, te również osoby, które nas słuchają, doświadczały głębokiego i poszerzającego się rozdzielenia między tym, co Bogiem jest, a co Bogiem nie jest. Ojcze, ja modlę się, aby każdy człowiek w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży chodził ustawicznie w kapłańskich szatach. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas manifestował kapłaństwo w Chrystusie Jezusie, w praktyce. Ojcze, ja dziękuję Ci za to. Ojcze, ja związuję wszelkie duchy lęku nad ludźmi w Kościele i w Zespole, którzy stają w tej chwili w miejscu poświęcenia się Tobie i tego głębokiego rozdzielenia od świata. Ja związuję te duchy lęku, które im przeszkadzają w tym. I odsuwam je od nich przez imię Jezus. Amen.